Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Spear and Hunger. Moi drodzy, ja sobie tutaj zapisuję oczywiście standardowo. No i co? Spotkaliśmy Outlandera. Outlander sobie tutaj do nas strzelił. W ogóle tu leży sztylet na ziemi. Przypomina ci twoje dzieciństwo, kiedy twój ojciec uczył cię szermierki podobnym sztyletem. Może to być odpowiednia broń dla dzieci, a dla dorosłych jest zbyt mała. Może powinieneś dać go dziewczynce. No dajmy. O. Dajesz go dziewczynce, a ona wydaje się zaskoczona, że dostała taki prezent. Wygląda na to, że nie jest przyzwyczajona do jakiejkolwiek uprzejmości. Tak, czy w każdym bądź razie dziewczyna wydaje się być podekscytowana sztyletem. Dziewczynka dostała sztylet. Dobra, czy ja już go jej dałem? Czy ona go już go ma? Czego nie ma? Ma go. Możemy jej coś ściągnąć. To jest tylko 5 ataku, co prawda, ale zawsze... Zawsze coś. Nekrofobia i teratofobia. Właśnie, też chcę zobaczyć ten Book of Fear. Book of Fear. Teratofobia. Nekrofobia. Teratofobia to jest chyba lęk przed wszystkim. Wpisz jeszcze raz. Nekrofobia, fazmofobia. No to nekrofobia, no to ona ma. Nie, teratofobia to jest strach przed potworami i takimi, wiecie, różnymi deformacjami. I panofobia to jest tak naprawdę przed wszystkim. Dobra, dobrze wiedzieć, cholercia. Przyda się. Blueberries, kolejne. Rozwajal. Czerwone mięsko. Niebieski herbik. Co to jest? What? Co to było? Ten kijek jest. Biorę stick. Co to jest? Nas tam pójdzie. My, chociaż to jest inna jeszcze jakaś droga. Oho. To jest znów pojebane. Och, ja to widzę. Nie, YouTube mi to ściągnie. Ja już to widzę. O matko. Co to jest? Jakaś antyczna statua tutaj stoi. Chcesz się pomodlić? No dawaj. Drogo Gorota. Skończyłeś modlenie. Gdy boję się, że on mnie zaatakuje. W ogóle tutaj coś jest zawalonego. Rzymy Explosive Vial. Przejście. Boję się trochę, ale no dobra. Nie atakuję na razie. Twin Creature. Okej. Okay. Zostaw mnie proszę. Zamieniam się w motylka. Porozmawiajmy. Zamierzam być bardzo ładnym motylkiem. Dlaczego nie atakuje? No, on nie jest agresywny, ja też nie będę agresywny. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem. Ja tu robię cięcie. Nie no, nie zrobię cięcia. No, po prostu podejdę. To jeszcze jest pikuś. Naprawdę, to nie ma żadnych, wiecie, tam genitalii. Ani z tych rzeczy, więc spoko. Ale no, jak widzę, to tam się chyba dzieje na górze. Będę żałował tego. Więc jeżeli tutaj zobaczycie cięcie, a może tak być, to ja wam po prostu opiszę, co tam było i o czym tam gadałem. Ewentualnie postaram się zrobić jakąś cenzurę, ale nie wiem, czy mi się uda, bo ja w obróbce materiałów to jestem taki, wiecie, 2 na 10, to może 3 na 10, tak więc, no, dobra, sprawdźmy, no ja widzę, co już się dzieje. Tak, tutaj się dzieje dosyć ciekawie. Prawda, nie wiem, czy mi YouTube tego nie ściągnie. Kurde. O. Witaj na łąkach, podróżniku. Pozwól nam użyć ci w cierpieniu. Pierwszy jest darmowy. A co drugi jest jaki? Wydają się zajęci. Lepiej im nie przeszkadzać. O matko. Wydaje się, że nawet ci nie zauważają. Nie mówiąc już o tym, że...
Przeszkadza im twoja obecność. Uuu, ale my jesteśmy głodni. Co? Mam rumaki? Ile daje meat pie? 69? Kurde. Meat pie to jest coś polskiego. W ogóle 69, nie? Tak do tego. Dobra. Wydają się być w jakimś transie. Oboje wpatrują się w dal. Wydają się kompletnie skupieni na sobie. Nie słychać nawet najmniejszego jęku. Wszystko dzieje się w całkowitej ciszy. Szukasz partnera? Na razie nie. Ale pewnie skorzystamy, no. Trudno powiedzieć, czy czerpią z tego przyjemność, czy nie. Kobieta na górze wykonuje całą pracę. Ten akt wydaje się bolesny dla uległego. W jakimś transie. Kurde. O matko. Nawet jeśli wydają się odległe, czujesz miłość, którą emitują z otoczenia. Ja tutaj zapiszę, bo nie wiem, co tu się stanie. Naprawdę nie mam pojęcia, co tu się stanie. O matko. Nie spodziewałem się czegoś takiego, naprawdę. Dobra, tak. Po prostu daj mi ubranie i załóż tę maskę. A, my jesteśmy na górze. A gdzie dziewczynka? Straciłeś... O! Wraz z tym aktem rośnie twoje pokolenie z Sylwią. Ogólnie zatraciliśmy poczucie czasu i tak dalej, więc spoko. Czujesz się odnowiony. Wow. Wow, body 100. Mind nam trochę chyba spadł. Nie, spoko, naprawdę spoko. A, pierwszy jest za darmo, a drugi jest za ile? Ciekawe, nie wiadomo. No, więc ogólnie to jeżeli YouTube mi to zablokowało, bo ja pewnie to wytnę, znaczy wytnę, zrobię sobie taką wycinkę, wrzucę na YouTube, zobaczę co YouTube na to powie. Czy on wykryje tam ten algorytm cały zasrany coś. Jeżeli nie, to wrzucę całościowo. A jeżeli mi zablokował film, to od razu wam mówię. Tam po prostu mogliśmy odbyć akt seksualny z takim kolesiem. Enki był na górze, żeby nie było. Nie na dole. I oddało nam to całe HP. I dzięki temu też bóstwo nam wpadło w górę. Z tą Sylwią. Sylwa? Takiego. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Wow, tam są psy. Tam są piesy. I to chyba dwa. Dobra. Walimy po łbach. Dziewczynka też wali po łbie. Miss. Świet! To misy powiedziały. Fight. To mocny fight. Dziewczynka też ma krwawienie. Shit! Shit. Wale go w łeb. A dziewczynka, wiesz co, ty użyj explosive vial. Może niepotrzebnie. Nie wiem, co to było. O kurczę! Co tu się stało? Oh no! Jeszcze raz! Tylko to chyba całe nasze... Tak, Barabara poszło się walić. Szukamy partnera jeszcze raz. Nie da się tego pominąć niestety. Ale, no, jest okej.
Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. Bez zbędnego tutaj poczekania. W ogóle jest green herb. Nie zauważyłem go. Blue herb, nie green. Wyglądał jak green. Kurczę. Czy my mieliśmy po prostu pecha? Kurde, faja. Dobra, walimy go po łbie. Guard. No kurde, miss. Nie rób sobie jaj. Nosi krwawienie. Item. Pierwszy raz w ogóle nie trafiamy. Dobra. Udało nam się pokonać te głupie kundle. Użyjmy. Jest. Gdzie to jest? Nie wiem, że już nie mam tego. To fragment. Tu jest. Tu jest ślepy. Dobra. Kupię kundlu. Nie mogę go nawet zeskinować. Co to jest w ogóle? Nie mogę w ogóle żadnej interakcji wykonać z tym. Coś tutaj jest. Możesz włożyć swoją rękę do środka, ewentualnie zinwestigatować to. To jest coś. Wygląda jak mrowisko, ale nie mam mrówek. Wąchaj to. Pachnie nikotyną, tytoniem. Investigate. Słabe echo rozbrzmiewa od wewnątrz. Investigate. Poke it. Jego boki są miękkie, ale... Co? Jego boki są... Dobrze przeczytałem? To takie gąbczaste, ale twarde, o. Dobra. Wydaje się ciepłe w środku. Biura znajduje się poza twoim zasięgiem. Ty nic nie zrobimy. Ale tutaj nigdy nie byłem jeszcze. W ogóle zobaczcie, że to jest jakaś osoba tam na górze. Jakby jakaś kobieta z długimi włosami. O kurde. Czujesz przerażającą postać wchodząc do tego dungeona. Może jednak nie? Trochę się dygam. Czy ja mogę zrobić sobie na przykład pochodnię? O właśnie, może pochodnia by mi trochę pomogła. Co wy na to? Bo ja zauważcie, że nam ten mind dosyć mocno spada. Może wypada już użyć ale. No właśnie. Anger nie. Zróbmy pochodnie. Myślę, że się przyda. Dobra, torch. W ogóle mam 5 pochodni. Ej, kurczę, nie zauważyłem tego. No i idziemy dalej. Są tutaj robaki chodzące między wieloroślami. One coś tam sobie brzęczą do nas. Tylko nie widzę, żeby one coś tam brzęczały. O kurde, faja. No i nie wiem. Mumbler wykonuje tańcząco ruchowe czynności. No i teraz pytanie. Jak go zaatakować? Można go w łeb walnąć? Mumbler eksploduje na ciebie. Tylko chyba nasza dziewczynka jest tak. Niestety, ale zatruta. Szukajmy go. Ten nic nie miał na sobie. Ej, ale tu się już nie da przejść.
Już nie da przejść. Co tutaj się dzieje? Tutaj ogólnie coś jest. Coś tutaj jest, tylko pytanie co? No bo tu dalej przejścia już nie ma. Nie wiem czemu. Ja byłem przygotowany na jakieś tutaj, wiecie, dziwny strzał, a to dupa. Czy ja mogę skraftować tą łatwo palną ciecz? To możemy nawet meat pie spróbować zrobić. Kurde, ile my tu rzeczy teraz możemy robić? Red mushrooms. Musimy Book Page'a jeszcze pogadać. Nie mamy oleju. Nie mamy oleju niestety. No ale to możemy zrobić. Samo to możemy zrobić. To jest tylko jedna. I również możemy to zrobić. 5 sztuk. Mushroom stew. Naprawdę sporo tego zaczynamy robić. Jak tam głód? Na razie na spokojnie. Ticket. Co znaczy w ogóle ticket? Ticket. Zarośla. Dobrze wiedzieć. To nic tu niestety nie zrobimy w tej chwili. Byłem przekonany, że jednak uda nam się tutaj coś zrobić, ale niestety nie. Dobra, nic tu nie zostało. Nie będę go tylko miał po co. Outlander też go nie zatykował. Tu przejścia chyba też nie było. Nie. Dobra, no to idziemy dalej. No idziemy dalej. Musimy teraz cofnąć przez to wszystko. O, dobra. Zastanawia mnie to, czy może nie było nawet by lepiej wskoczyć do tej dziury. Elite. Trzeba o tym pamiętać. Nie wiem, co się stanie, jak wskoczę. Oh shit. Trochę się połamaliśmy. I fell down. Spadłem. Moje nogi... Mam połamane nogi. To jest... Ty właśnie tak umrę. Tam w mokrym i czarnym jak smoła lochu, który pachnie krwią i spermą? Chyba tak. Nitroglicerynka. Nie wiem, gdzie idę. Mit. Kolejny patyczek. Patrzę pod nogi. Bonso. I wooden buckler. To jest tarcza? Wooden buckler. No właśnie, tarcza. I mamy Matt Cleaver. Wierzę. Wiem, że ona nic sobie już nie może. Może. Old Devil Knuckle. Torcz się wypalił. Panie Tinderboxy, Rotten Meat. Ja w ogóle jesteśmy w celi. Wybraliśmy Blood Vial. Nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy. Rozrzucimy Explosive Vial. Jest przy... Aha, bo tu skrzynka była. Tails. Standard, to będzie header. Znajdujesz Fur Armor, czyli to jest taki, wiecie... sierściowy, nie sierściowy, no fur. Jezu, widzicie, człowiek wie, co jest fur. Futro, o, futrzany.
armor. Jakaś prezencja wlazła do tego pokoju. Martwi mnie to. Bardzo mnie to martwi, bo zauważyłem, że coraz częściej chyba spotykamy się z tym cholerstwem. Mogę dać dziewczynce tamto? Mogę. Coś tu wlazło do pokoju. Nie wiem co i czego się spodziewać. Ale tu nie mogło nic wejść, właśnie, ej. Chyba, że wlazło tu. Tego zamkniętego. Teraz pytanie, czy w ogóle się opłaca to otwierać. Nie zostało. Kurczę, blaszka. Nie powiem, bo trochę się cykam. Nie powiem, bo trochę się cykam. Dobra, przeszukaliśmy go tak, już go przeszukaliśmy. Mogę zeskinować. Najgorsze jest to, że nie wiadomo, gdzie ten shit wlazł. Jest. A my tam chyba nawet musimy iść. Tak, my tam musimy iść. Kurde, bele. Ale dobra, ja wam to zrobię. Ja wam to zrobię. Testujemy. W ogóle jest książka z tych wspomnień. Oj, muszę się na krześle poprawić. Okej. Ja to zrobię. Macie to jak w banku. Nie ma problemu. Gorzej go pokonamy, wtedy będzie śmiesznie. Chodź. Czujesz bardzo mocne intencje zabójstwa od tego Kraul Maulera. Próbujmy. Tylko torsą mogę? Ej, co jest? To jest bug. Naprawdę. Garć. Połamał mnie. Jeszcze spekował tą... What? Ej, to jest chyba jakiś bug, wiecie? To jest jakiś bug. No, definitywnie mam zbugowaną grę. Tak jak mówiliście, mam zbugowaną grę, niestety. Pytanie, czy to coś pomoże, że grę wczytaliśmy. Teraz tak nie powinno być, prawda? No nie, no nadal jest to samo. Skills na przykład, bot golem. Dobra. Rynka się połamała. Czemu ja nie mogę, kurczę faja, nic tu zrobić? Dobra, Bloodgolem dostaje po dupie. Dziewczynka się garduje. Teraz ja dostaję maulem. No i jest też Shiro dead. A nie, jeszcze nie. Item. Blue Vial. Dziewczynka garduje.
108. Dziewczynka staje małem. Znów dobra, ten dostaje małem, spoko. Powiedzcie mi, czy to jest bug, że ja nie mogę nic mu innego zrobić. Dziewczynka małem dostaje, kurde. Gross. Wygraliśmy. Pro Emblem Key. Mamy to! Nie ma sensu skinowania tego dziada. Zrobiliśmy to, cholera! Ja pierdziu. Tylko wiecie co? Teraz to ja bym się cofnął najchętniej. Nie, nie. Fira tego nie zrobi teraz. Teraz sam się cofnął najchętniej, moi drodzy, i wiecie co zrobił? Z chęcią poszedłem jeszcze raz na Barbara. Tylko nie miałem przejścia tutaj, kurwa. Zapomniałem o tym. Przecież ja spadłem. Dobra, ale to znaczy musimy się dostać na górę. Tu nic nie stało. To jest ten golem. Zauważcie w ogóle, że tak naprawdę... O! O! Witaj, odważny. Naprawdę im pomogłeś, pozbawiając się tego nieszczęsnego oprawcy. Pozwól mi się nagrodzić za twoją odwagę. Cześć, konsul. O kurde. To ty również zabiłeś Tortura. Po jego śmierci świat jest naprawdę lepszym miejscem. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Skąd o nim wiesz? Tak, trochę go znałem. Był jednym z wyższych urzędników w tych lochach, wiesz lub nie. O kurde. Miał zniekształconą sylwetkę na długo przed przybyciem tutaj, ale to miejsce z pewnością miało pozytywny wpływ na jego wygląd i stan psychiczny. Czy negatywny w sumie. Ten szaleniec też próbował ze mną bawić się ze mną, zanim wmieszałeś się w jego plany. Dobra, czekajcie, bo to już tego... To już czytaliśmy akurat. Kim jesteś? Moje imię to Ludwig Beckman. Powiedziałbym, że miło mi cię poznać, ale mówienie o przyjemnościach w tej pięknej dziurze brzmi zbyt marnie. Co ty tu robisz w ogóle? Zgłębiliśmy się w te lochy z niewielką grupą. Przybyliśmy tu w poszukiwaniu pewnej osoby. Kurde, nie przeczytałem tego. Ale to było zanim wiedzieliśmy lepiej. Nikt nie przeżył. Gdy Beckman to mówi, ma pusty wyraz twarzy. W jego oczach nie ma ożywienia ani iskierki nadziei. Jeszcze raz. Można powiedzieć, że byliśmy nawet z misją ratunkową. No to dużo nie straciliśmy. Wygląda to, że wciąż zachowujesz dobry rozsądek. Trzymaj się tego, to rzadki dar w tej ciemności. Co ty robisz? Byłem tu wraz z moimi towarzyszami. Mieliśmy tutaj misję do wykonania. Los chciał jednak, że każdy z nas się zgubił. Strach w... Znaczy, myślę, że po prostu mam... Boję się, że nastąpiło to najgorsze. Wciąż nie słyszeliśmy o innych. Jest na to za późno. Tak, najprawdopodobniej. Czy powinniśmy zatem nadawać priorytet naszemu przetrwaniu? Tak naprawdę to nie wiem. To nie jest tak, że to nikczemne miejsce pozwoliłoby nam uciec.
jeśli nie możemy wyjść na zewnątrz z powodu nienaturalnej gęstej mgły. Mamy tylko jedno miejsce, znaczy mam tylko jeden kierunek do wyjścia. Moi drodzy, ja chyba mam pewien pomysł. Pamiętacie w poprzednich odcinkach, gdy zrobiliśmy ten pierwszy ending, rozwaliliśmy jakieś takie pseudo serce. Wydaje mi się, że to jest właśnie produkcja tej mgły. Down, niżej. Co tu się na dole stało? Jest to tajemnicą. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że wszystko jest w takim stanie. Te lochy są w tym momencie nie do zdobycia. Znasz to miejsce? To jest to miejsce jako loch Rondonu. Wszyscy znają te lochy w okolicy. W rzeczywistości cieszą się one złą sławą. Wszystkie rodzaje plotek są wymieniane w ciemnościach nocy. Plotki mówią o niewyobrażonych okropnościach. Kto by pomyślał, że to nie tylko brzydkie plotki? Myślałem, że może... Kurde. Myślałem, że może z nami pójdą. Wskazówki. Wygląda na osoby, które potrafią sama sobie poradzić. Prosta intensywia może ci się udać. Zawsze, gdy masz złe przeczucia, pilnuj się. Lepiej się bronić niż atakować. Inną drogą tylko byłoby ścięcie głowy wszystkiemu, co się do ciebie zbliży. Jakkolwiek krzycząco by to nie brzmiało, może to być trudne do wykonania w ogniu bitwy. Próbuj tam zachwiać się przeciwnikiem, bla bla bla. Dobra, to już czytaliśmy. Dobra, nieważne. Może nic sobie z wami nie pogadamy. Może chcesz dołączyć do nas? Nie chcesz. To nie. Bez łachy. Szkoda, myślałem, że będziemy mieć kolejnego sojusznika, co by naprawdę było bardzo fajne. To by było naprawdę bardzo fajne. Ale dzięki temu dowiedzieliśmy się o wielu rzeczach tak naprawdę tutaj. Nie wiem, czy jeszcze elitki nie było. Kurde, no. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie, tylko tak. Musimy coś zjeść, mamy hunger 68. Oh shit. Dobra, mixing match stew. Zobaczymy, co to daje. 68. Dużo daje. Dużo, mega dużo daje. 76. Wydaje, że 100. O kurde. Świetne. Totalnie świetne. To jest to wyjście... ze szkieletem. To, moi drodzy, wydaje mi się, że w teorii... czysto teoretycznie, praktycznie... Kurde, te dziady to są. Wydaje mi się, iż... The Gill... A, bo... Kurde, no to... Ej, właśnie, mam body 23. Shit. Złamanie. Co na złamanie. Nie wiem. Nie wiem, co na złamanie. Naprawdę nie wiem, co na złamanie. Mogę spróbować ten niebieski herb, ale... Właśnie nie. Marnowałem go tylko. Dobra, na razie nic, no. Mamy połamane łapki, może to się samo wygoi jakoś. Dobra, full sanity. I znów idziemy tą samą ścieżką w teorii. Znów jest ta sama ścieżka. To sobie rozwaliliśmy to przejście. I tu nic nie było. To trzeba pamiętać. Ja już się pogubiłem trochę, powiem szczerze.
Więc tak też delikatnie mówiąc, będę... To? To skąd mężczyzna? Nie widziałem go wcześniej. Tajemniczy mężczyzna wygląda prawie jak weteran wojenny. Wydaje się, że brakuje mu... prawej ręki. Jest coś bardzo dziwnego w jego posturze. Kim jesteś? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? To nie tak, że jeszcze kiedykolwiek się spotkamy. Nigdy nie wiesz. Ona myślę... Moje imię to Izaja. Możesz tak na mnie mówić. Znaczy, możesz mnie nazwać weteranem tych lochów. Jakiś czas temu znalazłem manuskrypt dotyczący starożytnych murów tej fortecy. Było wiele stron, które były swojego rodzaju mapami. Udało mi się zlokalizować kilka miejsc na mapie, a tam, gdzie ustawiono znaczniki, znajdowały się zakopane skarby. Kilka map jest jednak dla mnie kompletną zagadką. Może są ukryte gdzieś tak głęboko, gdzie po prostu nie mogę jeszcze dotrzeć, a może jest coś innego, czego mi brakuje. W każdym bądź razie. Skończyłem z tym miejscem. Wystarczająco długo bawiłem się ze swoim szczęściem. Mogę ci sprzedać te mapy za powiedzmy 50 silver coinsów. Chcę powiedzieć, że mapy są legitne. Nie mam jak udowodnić moich słów, więc tak. To powiesz na 20. Żartujesz sobie ze mnie? Nie sądzę. O, szkoda. Zaatakuj mnie, dziada. Chodź, pogadaj jeszcze. Kończyłem z tobą. Za bardzo go, wiecie. Zbeształiśmy. Możemy dać show love? Nie, dziewczynka nie chce. Jeszcze nie chce, kurde. Jaka cnotka. Nie mogę. Nie no, oczywiście bierzcie te moje słowa jako żart, nie? Żebyście tam sobie coś nie pomyśleli. Litka. Dobra, my szliśmy tędy, no właśnie, to było ten... Nie, Shiro! Jezu, co ja zrobiłem? Czemu ja muszę być taki głupi czasem? To chodzenie lewo, prawo, góra, dół jest naprawdę marne. Naprawdę marne. Dobra, będziemy mieć dłuższy odcinek. Zobaczymy jeszcze, czy możemy się, wiecie, dwa razy pobawić z króliczkami. W ogóle jest śmieszne, powiem wam, na temat tych królików. Moja siostra wjechała na wakacje z córką, z moją siostrzenicą. Zostawili mi pod opiekę królika. Więc to tak na temat królików. Nie, nie robię z tym królikiem nic, spokojnie. To tylko taki żarcik sytuacyjny. Dobra, idziemy stąd. Pogubiłem się, zgubiłem się. Nie przejdę tędy. Fuck me. Ej, ale w teorii już ja mogę tędy przejść. O, tędy. O, climb. No właśnie. Tylko tu będzie teraz ten burak cukrowy. Na Winner Hallu. Nie spadnij, Shiro, proszę. Dziękuję. Ten nadal się bawi. Spróbujmy się pokochać z króliczkami. Tak, szukamy partnera. I znów zabawa z króliczkiem. O, Head of Tails. Tails. Head. Straciłeś rachubę czasu. Straciłeś umysł.
Spędzisz resztę swojego życia w ten sposób. Nie mogę. O matko, nie wiem kiedy miałem save'a i to jest chyba najgorsze. Nie wiem czy nie przed, tak, przed walką. Fuck. Przed walką. Ale musimy go jeszcze raz zaatakować. Wiecie dlaczego? A czemu ja mogę walić w nic innego? Kurde. Na skills musimy walić i pod golem. I liczyć na to, że nam się uda. Dobra, zadawalimy sobie item. Item explodowy. Wiem, że to trochę marnotrawstwo, no ale... Świetnie. Jeszcze mnie połamał. Item. Blue Vial. Ashira. Serio, nogi już musieliśmy włożyć. Dziewczynka została po mordzie. To mocno. Dziewczynka. Green. Może nie green. No nie, no ty nic nie możesz robić oprócz tego, że będziesz się gardować, prawda? Musimy pięć. Nie wal go po nogach. Dobra, golem dostał głowie. No. 30. Oh fuck! No nie, róbcie sobie żartów. Stada obrony szapało ci oczy, całkowicie tracisz wzrok. Widzisz tylko niewyraźne sylwetki tu i tam, ale poza tym świat jest teraz ciemny. No to teraz prawdziwie jest Dark Shiro. Garduj. Przemis. Moi drodzy, zrobimy to w ten sposób. Teraz zakończymy odcinek. To prawda. Ale ja spróbuję odinstalować tego moda, bo nie wiem, czy to nie jest właśnie wina tego. I w następnym odcinku już po prostu wam się pokażę po pokonaniu tego dziada. Mogłem zapisać, kurczę, bo no, nie sądziłem, że tak będzie. I ja pamiętam o tym, że ten kruk miał ten klucz i pamiętam, że w pewnym miejscu były drzwi zamknięte właśnie z tym krukiem, więc na pewno sobie to ogarniemy. Na pewno go zabiję, to możecie być pewni. Myślę, że dam sobie radę. No będę teraz siedział i próbował, tak czy inaczej. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Jeden hanger. Trzymajcie się. Hej, hej!